Dzień dobry, tutaj Sylwia i... Kocha. I Szalocze. I Blue Coco. Szalocze ma Blue Coco, to jest jej ulubiona zabawka od niedawna, znaczy bo to jest nowa zabawka. Wszędzie ją targa, ma jeszcze takiego długiego zielonego węża, którego po prostu może też nosi wszędzie. Może kiedyś przyniesie, ona sobie wybiera i też zależy jaki... Tak. Dzisiaj o czym odcinek? Dzisiaj będzie odcinek, o? Właśnie, dzisiaj o czym? Do czego Blue Coco pasuje? Ja muszę sobie przypomnieć. A, będzie o seksiku. Dzisiaj o cimcirimci, tak. O cimcirimci będzie i odpowiemy na pytanie, skąd dziewczyny wiedzą, jak to robić. Z dziewczynami. Zapraszamy. To są, powiem wam, lata praktyki też, tak? Ja nie zdradzam sekretów. Czego się nauczyłam, to się nauczyłam. A Charlotte jest też fajna, jak jakieś widzi akcja seks, to w jej głowie zapalasz taka lampka i nara. Wchodzę. Nara to nie moje sprawy, to mnie nara nie to dotyczy. Nie moje sprawy, wychodzę z pokoju, schodzę z łóżka, mama, nie przy mnie, do drugiego pokoju, nie? Chyba, że w jakimś hotelu jest czy coś, to... On tak nie wie, co ze sobą zrobić. Dobra, ale rozmawiamy o tym, skąd my wiemy, jak to robić. I tutaj nie będziemy rozmawiać wyłącznie o swoich doświadczeniach, wyjątkowo, ponieważ na naszym Instagramie jakiś czas temu przeprowadziłyśmy takie badanie. Mhm. Czyli badanie na tych naszych dziewczynach, które na nas grupie obserwują. Facebookowej. To nie było na grupie. Sobie, to Kacha to jest w ogóle, wiecie, ona jest tylko gwiazdą. Ja jestem organizatorem i ja wiem co, gdzie i jak, no, ale a każdy Kacha zna swoje miejsce, użycza tak? swojej twarzy. Każdy zna swoje miejsce. Dobrze, dobrze, że z nami tutaj dzisiaj jest, że zdecydowała się, ale nie wiem, no, jak te odcinki w którymś momencie nie będą płatne, to ja nie wiem, czy gwiazda będzie się pojawiać. Nie martwcie się. Będę. Będę dla was. Dla sławy wszystko. To było bardzo dawno temu, ale temat został poruszony u nas i rozmawiałyśmy o tym z dziewczynami. Zrobiliśmy takie mini badanie, skąd wiedzieć, jak to robić. I bardzo nas interesowało to, skąd dziewczyny się dowiedziały o tym. No i tutaj mamy wyniki. No to może ty będziesz czytać, tak? No ja będę czytać. Dobrze, a ja będę wiedziała, komentować. Co chodzi w tych notatkach. Co było na pierwszym miejscu? No, przetestujmy Kachę. Dobra. Jestem bardzo zorientowana co w temacie. Co było na pierwszym miejscu? Tak. Skąd dziewczyny wiedzą, jak to robić? Z internetu. Nie, to nie było na pierwszym miejscu, ale na drugim. Od koleżanek. Pierwszą odpowiedzią było z własnych potrzeb i doświadczenia. Jak mogłaś, Katarzyna, no to nie wpaść. No nie wiem, to się wydaje mi taki naturalny, ale to... No to z własnych potrzeb, no to wiadomo, że człowiek wie, co mu sprawia przyjemność. No ale to musisz naturalnie... też wiedzieć, jak sprawić przyjemność tej drugiej osobie. To, co mi sprawia przyjemność, na bank sprawi drugiej osobie. Nie, ale to się widzi, to się czuje. No. No tak, właśnie to wszystko się sprowadza do tego, że a skąd wiesz, jak dziewczynki z chłopcami uprawiają seks i jak mają to robić? No to też... No tak, no gdzieś to tam się pojawia, się badacie nawzajem, no i jak to robią? No tak, jak im się to podoba, tak jak jej to jara. No i jednym się podoba to, a drugim coś innego. No tak, no ale dlatego czasami o kimś można powiedzieć, że jest dobry w łóżku, a o kimś, że jest to w ogóle słaby się... w łóżku, no to po prostu, jeżeli ktoś nie zwraca uwagi na drugą osobę, w sensie nie patrzy na niego, nie widzi tych emocji, no to, no to jest... Słabe łóż, no słabo jest w łóżku, no trzeba patrzeć na kogoś, no nie można dbać tylko o swoją przyjemność. Oj, słaby, dla jednego słaby, a dla drugiego to jest fajne, bo jego to oczywiście, jara. Oczywiście, że tak, to jest bardzo subiektywne, tak? Dla kogoś coś będzie super, a dla kogoś nie mliza, nie ucha nie będzie super, no a dla kogoś będzie tak jarające, że po prostu odpłynie, tak? No to musisz po prostu badać tę osobę i patrzeć. Ale tak, to myślę, że w szczególności ta odpowiedź z własnych potrzeb i doświadczenia łączy się z tym, że my tych seniorek lesb to trochę mamy tam u siebie na Instagramie. Mm. No i dziewczyny przerabiały te różne tematy w czasach, kiedy jeszcze się o tym nie rozmawiało i nie było przewodnika po tym, jak uprawiać seks z kobietą. No i myślę, że to właśnie z tego też wynika. No ale też kiedyś pamiętam, że spotkałam... Z kim nowym byś się nie spotkała, to musisz się wybadać, nie? I no, o tych własnych tak. potrzebach musisz myśleć i o potrzebach tej drugiej osoby i sobie je nawzajem komunikować. No, ale to naturalne. Pamiętam, jak się spotkałam z moją przyjaciółką Niną nad Wisłą i rozmawiałyśmy o tym, jak się robi po prostu minetę. I wymieniałyśmy doświadczenia. Co? A macie takie... podobne, czy całkiem inne? Właśnie inne. Tak? Właśnie inne. Dwie seniorki. Tak, dwie seniorki. Z różnymi i było technikami. Tak, że
I Nina, muszę spróbować. A ja, muszę tego spróbować. Masz rację, tak, rzeczywiście. Więc... I to idealnie się splata więc z kolejnym punktem. Do czego to się punktem. Sprowadza? Do komunikacji. Jak wszystko. Komunikacja, słowo klucz. No tutaj bardzo ważną rolę grają również bardziej doświadczone partnerki. Tak. Czyli każda baby gay, jak wjeżdża w temat, no to wjeżdża w ten temat z kimś. I albo z osobą, która również jest baby i wtedy możemy rozmawiać o własnych potrzebach, albo z taką senioritą jak ja, która mi pokazała, słuchaj, spróbujemy tego i tego i zobaczymy, co ci się podoba. No, ale ty wiesz, a też... ja ci opowiem, co mi się podoba. I wiesz, ja też byłam nastawiona przez 100 lat na jakiś tam seks, a ty mówisz, o, może zabawki, może to... Baby gay i obnoszą koniec, trzeba od razu o, wszystko. Tak, to strapon, to, ja chcę to. Gdzie ja nie wcześniej nie byłam taka skora i otwarta na... No miałam jakieś doświadczenie ze straponem, ale to nie było jakieś takie dla mnie, o, must have. Byłaś taką tradycjonalistką. Tak, byłam tak tradycjonalistką. Dobrze wyćwiczona ręka i jadziem. Na misjonarza, tak. No to ma się też to czucie, ale jeżeli ktoś chce... To przychodzi z wiekiem, jak tak, ten gay radar. Tak, ale jeżeli ktoś właśnie chce jakichś takich mocniejszych doznań albo innych, tak jak moja dziewczyna, moja narzeczona i zapragnęła tu mieć pudełko rozrywki i rozkosz, no to mamy takie pudełko i... Czasami ci włącza, nie? Że tam, o, a może to. No i wtedy wyciągamy z pudełka. Tak. Prawie na równi z doświadczonymi partnerkami i własnymi potrzebami mamy internet i teraz tak, YouTube. I ja do tej strony YouTube'a jeszcze nie dotarłam. Ja też nie. Więc to była odpowiedź tam kilku dziewczyn, ale nie wiedziałabym, gdzie szukać. Może czas mi siłka zrobić mały search. Jakieś tam Pornhub czy tam... Jakieś... Jeszcze coś takiego jest, to są trzy słowa. Ja rozumiem z nich tylko jedno i tym słowem jest słowo na. I to jest fanfiki na Wattpadzie. Nie wiem, co to jest. Co? Ale publiczność się śmieje i wygląda to tak, jakby wiedziała, co to jest. Ewa, chcesz o tym opowiedzieć, co to jest? Słuchajcie, to tak jest, że jak ludzie tworzą rzeczy, bardzo dużo ludzi tworzy rzeczy, ludzie piszą Wattpad, czyli Wattpad, jak to sobie pięknie powiedziała. To jest taka strona, gdzie osoby, które piszą, mogą umieszczać to, co napisały. I fanfiki, czyli fanfiction, to są opowiadania, które dzieją się w jakimś świecie. I rzeczywiście, mogę wam powiedzieć, bo wpadłam kilkukrotnie w takie rabbit hole, że zaczyna się od normalnego opowiadania, które dzieje się w świecie, nie wiem, Harry'ego Pottera albo Zmierzchu, a kończysz o 4:30 nad ranem, bo z polecajek czy kolejnych wpadłaś w jakieś erotyczne połączenia różnych dziwnych postaci w dziwnych konfiguracjach i okazuje się, że w sumie to zawsze marzyłaś o tym, żeby przeczytać historię o romansie Hermiony z Luną Lovegood i po prostu musisz to dokończyć, bo twoje życie inaczej nie będzie miało sensu, więc fanfiki na Wattpadzie to opowiadania pisane przez fanów, fikcja fanowska na takim serwisie Wattpad. O kurde. Dobrze mieć Ewę po raz kolejny. Tak. Później jest TikTok i ja uważam, że TikTok, to jest ten mój TikTok, który ja nagrałam. Tak, jak to robią lesbijki. Jak to robią lesbijki. Więc dzięki dziewczyny. Następnie jest portale internetowe i tego też nie potrafię przeczytać. Gdzie ty to widzisz? Tumblr. To też jest coś takiego nowego. A ja bym w ogóle do tego zestawienia dodała nasze odkrycie. Jak to się nazywało? Ale o czym mówisz? Twitch. A, Twitch. I Twitch też ma tą swoją erotyczną stronę. Ja na przykład, jak weszłam w tą erotyczną stronę Twitcha, to zobaczyłam panią liżącą mikrofon. Ale z jaką namiętnością. Ile tam się hajsu sypało w ogóle. Bo ona miała taki metalowy, nie? Ona miała taki mikrofon, taki stojący. Ale, miała taką nakładkę. Ty tego nie widziałaś. Dlaczego widziałam to. Dlaczego ty opowiadasz moją historię? Pokazywałaś mi to. Uważam, że nie... Stojący mikrofon i taka była nakładka jakaś na tym mikrofonie. Ale nie był taki materiał. I ona z taką namiętnością to pokazywała. No i okej. Okay. I tam mogłaby również przeprowadzić szkolenie od dziewczyn dla dziewczyn. Ja nie będę zdradzać. Ja nie będę zdradzać. Czego? No jak to się robi. No. To trzeba doświadczyć. Zapraszam wszystkich serdecznie do sprawdzenia. Znaczy nie ze mną, tylko doświadczenie, jak to się robi z laską i po prostu to samo wychodzi.
fajnie właśnie z taką seniorką zacząć, bo... Ale wiecie, i tutaj powtarzamy temat komunikacja. A ty to, też byłaś zdziwiona. Co z tego, że coś robisz, ale nie? Ty też jak nie ma żadnej odpowiedzi. W seksie, jak zaczęłyśmy my się kochać ze sobą, to już... A? Rozmowa? W seksie? No. No to byłaś taka zszokowana, nie? Że... No. Jak to ludzie rozmawiają podczas seksu? Ja nie chciałabym tu teraz tego nazywać jakimś, że o, w heteroświecie to się ze sobą nie rozmawia. Nie, to po prostu byłam ja. No tak, to byłaś ty. Może relacje, które ja tworzyłam, nie sprzyjały komunikacji w łóżku. Czy było tylko jedziem do... Jedziemy! Jedziem do orgazmu? Czy... Albo nie orgazmu? Albo nie. Ale nie no, my dużo gadamy w łóżku. I to jest takie właśnie... Najważniejsze to trzymać się tematu, nie? Bo gorzej... Gorzej jak się od niego odbiegnie. Nie to, że się kochamy i gadamy, a słuchaj, a ten serial na Netflix. A wstawiaj zmywarkę? Wstawiaj zmywarkę, wyłączyłaś światło w salonie? Nie. Nie, no gadamy na temat. Na temat, na tak. Temat. Staramy się na temat. Co ja pies jadł kolet? Byłaś Szarlo. Byłaś Szarlo. No. Nieśmieszne. Śmieszne, bardzo śmieszne. I to było a propos internetu. Ja nie wiem, czy w internecie jeszcze, ja nie szukałam, ale ja w internecie szukałam informacji o błonie dziewiczej. A ja jak się całować? I tak było polecenie, że tak trzeba wziąć dłoń i... Tak, blu. I co? I no dlatego jesteś taka dobra w całowaniu. I zrobiłam to, ale to miałam ile? Z 12 lat? 13? Ja też się całowałam ze swoją ręką, no. Ale nie zwijałam jej w taki rulon. No a jak? Ja na prostej. No to na prostej. Jeszcze z tym moim dużym nosem, nie? Na prostej to co? No to bo tak to masz, że język wkładasz i... Czy źle się całuje? Bardzo dobrze się całuje. No liczy się efekt. Nieważne jak się do tego doszło. Więc tak, internet mamy jako jedno z naszych źródeł wiedzy. I teraz tak, filmy fabularne i seriale. Uważam, że tu wkraczamy na grząski grunt. No ale na filmach, czy coś jest takiego pokazanego? Tylko cycki są pokazywane, to po pierwsze. Nigdy zależy, nie o których filmach mówimy. No tak, to znaczy, zależy. Nie, te filmy są niżej w rankingu, całe szczęście. Filmy fabularne, no to co? No to co tam masz? Rzadko tam jakieś seksy są pokazywane. Był taki jeden film. Życie Adeli? Tak. No to tam był taki... Nie obejrzałam, strasznie był nudny. I no taki był nudnawy, ale sceny były rzeczywiście takie łóżkowe. No, ale wiecie, bo w ogóle kacha. Bardziej szczegółowo. Jak tam miał się to rwanie początkowe. Takie, no obejrzyjmy razem film w łóżku przed spaniem. W hotelu byłyśmy, jak się wtedy pamiętam. No. I wiecie, co mi puściła? Jaki pierwszy film byście puściły właśnie? Napiszcie w komentarzach, jaki pierwszy film byście puściły lasce. Taki na taki podryw, lesbowy. Tak? Taki na podryw. No, no, właśnie, no tak, chodzi. No nie żeby się rozpłakała i już niczego nie chciała od życia tego dnia, tylko tak, no żeby chciała. No. Pamiętasz jaki film to był? Pamiętam, tylko nie pamiętam jaki był tytuł. Imagine ja nie znam... You and You, coś takiego? Nie. Ja nie umiem czytać w tym języku, więc po raz kolejny ja się popiszę. Kismyk? Kismyk. No rzeczywiście, no. Norweska! Kismyk! Bo to z Norwegii chyba ten. No ale wiesz, że jestem poliglotką. No, oj, wiem. Oj, tak, jak byłeś... Wiele języków w Hiszpanii. Jak byłeś w Hiszpanii, kupował się bilet, gdzie ty znasz fluent English, a ja znam powiedzmy B1, B2. I kupował się bilet. Pamiętasz to? Tak, i baba powiedziała... A ty na Ninę. Nina na ciebie, bo byłyśmy we trzy. Obie znacie bardzo dobrze angielski, ja trochę gorzej. I ona... Co ona powiedziała? 12:35. No, tak. Także kacha w Spanglish jak najbardziej. Tak, ja właśnie tak rozumiem angielski. Tak, i innych narodowości. I innych narodowości. Lepiej. To był ten film, który kacha mi puściła. Same ocencie, czy to dobrze, czy źle. On się nie kończył jakoś źle przypadkiem? Właśnie ja nie pamiętam. Czy ty nie musiałaś mnie tam, wiesz, ukochać do snu? A to nie było tak przypadkiem, że my oglądałyśmy ten film i tam w tym... Tylko właśnie nie pamiętam, czy to był ten Kysmek. No ale whatever. To był ten film. Że w tym... A masz rację. I w tym filmie było tak, że laska była hetero i ona miała faceta. Mm-hmm. I ta laska... I to było właśnie... To było takie bardzo, opowiedzenie naszej historii. Naszych, i ona go koniec końców zostawiła. No kacha, oczywiście. To władza nad moim umysłem, potęga podświadomości. Zaprezentowała mi odpowiedni film. No to prawda, teraz sobie tak przypomnę. No, dziewczyny wskazywały właśnie bardzo często ten film.
gdzie ja nie wiem, czego tam się można o seksie nauczyć, ale nie, może nie pamiętam tego filmu. Ja też nie, może sobie obejrzymy. Życie Adeli też jest na tej liście, jest L-word. No, no. To i wiem. Tak, i nie, nie. Teraz jak się myśli o tym serialu, to no, różne są opinie. Mangi. Mangi? A to... to... Nigdy nie oglądałam, ja może też trzeba zacząć. To taki nie był to nigdy. To się ogląda, czyta? Ewa. Mangi się czyta. Anime się ogląda. Jezu, jak dobrze, że jest. Ja nigdy nie byłam w tym klimacie takich tych no i anime, to, mangi. I to 9% dziewczyn odpowiedziało o tych filmach i serialach, a właśnie widzę, że tutaj pominęłam tak naprawdę trzecim punktem, to jest pornografia. 13%. Jezu, przyciszyłaś ton. Ale nie przyciszyłam dlatego, że mówimy o pornografii, tylko dlatego, że to było tak wysoko wskazane w rankingu. No ale z pornografii dużo można się dowiedzieć. No bo jest pornografia taka erotic korzystna soft i niekorzystna. Bo tak, jest pornografia, która jest tworzona niestety nie dla nas kobiet, tylko dla mężczyzn. Ja lesbijskich porno nigdy nie oglądam, są beznadziejne. To jest po prostu niesamowite, jak z takimi 20-centymetrowymi szponami tak dwie kobiety mogą uprawiać seks. I one tak piszą. Tak, i widzisz, po prostu nie ma tam... Kurwa, wiadomo, że udaje. Ani krzty prawdy. No. W tym, tak, Boże, nigdy tak laska nie robiła. Czy ja coś robiłam źle? Nie, no ale to jest nieprawda. No. Ja nienawidzę lesbijskiego porno. Czy tam porno dwóch lasek, zdecydowanie wolę porno gejowskie, jak już mam oglądać porno. Ale... Co jest też bardzo ciekawym zagadnieniem. No, no ale dużo lesbijek ogląda w gejowskiej porno. Tak, to też wyniknęło z naszych pewnych badań, o których może powiemy któregoś razu. No, ale to są, bo tam widać jakieś emocje no, no w gejowskim tak porno, a nie jakieś takie... I jeszcze dziewczyny tutaj wskazują... Tak, Szarlociu, my też się cieszymy, że tu jesteś. Dziewczyny wskazywały tutaj na różne rodzaje porno, bo rzeczywiście jest jedna wielka beka tutaj w branżuni, jeśli chodzi o porno tworzone przez kobiety dla mężczyzn, które ma służyć ich jakimś tam potrzebom, ale są też filmy pornograficzne. Takie soft, czy co? Nie, jak to się mówi. To, co my robimy teraz na YouTube, amatorskie. Amatorszczyzna. Nigdy nie tego filtra znaczy, nie włączam. Amatorszczyzna, dobrze, że mamy Ewę. Porny habie, czy tam porno habie, jak to się nazywa. Nigdy ten filtr nie... Nie, to jakoś... Nie chcę zaglądać. Ja zawsze quality innym. HD. Bez muzyki w tle. I z bliska. I z bliska. Jedziemy. Amatorszczyznę będę oglądać. Ale... Tutaj warto wskazać jedną panią, która tworzy porno. A tak. No. Jest to Erika i znowu nie potrafię przeczytać, taka jestem poliglotka. To Vero chyba czy też. Erika Lust, czy Last, bo imię się pisze przez K, a nie przez C, więc ja już mam oczywiście mózg rozwalony. A, więc Last. No tak, i to miałoby sens również językowo. To jest naprawdę tworzone dla kobiet. I to jest prawdziwe i to jest różnorodne przede wszystkim, bo nie tak jak w porno tradycyjnym są pokazywane dziewczyny z takimi cyckami, szponami. I tak w pasie to takie, tylko tam jest naprawdę pełen przekrój kobiet wyglądających różnorodnie i to jest piękne, bo każdy tam znajdzie coś dla siebie. I to jest kobieta, która naprawdę robi to tak, żeby było dobrze, żeby było prawdziwie, a jednocześnie pięknie. Bo nam, kobietom, bardzo często zależy na tym, żeby coś nam się podobało, że coś musi mieć walory estetyczne, żeby było interesujące. Dla niektórych to będzie bez dźwięku i z bliska jak dla Kachy, a dla innych będzie mieć łuki, nie bez dźwięku, obraz, bez muzyki. A bez muzyki. Bez dźwięk musi jest być istotny. No właśnie, kurde, dźwięk jest mega istotny. Nie może być muzyki w tle. No co to jest? Kurwa bajka? No ludzie. Po co muzyka w tle? To przeszkadza. Nie jeszcze wiesz, skupić, żeby jakąś fajną muzę dobrali, nie? Nie. Muzyka z windy. Tak. Najczęściej tak właśnie taka tam jest. Z infolinii czy co? Jakiś potwór ze mnie wyłaził. Słuchajcie, kolejnym punktem, to było 7%, 7% uzyskały rozmowy z partnerkami i koleżankami. Trochę mało. Mało, no. Ale ja myślę, że nie dlatego, że dziewczyny rzeczywiście tego nie robią, tylko nie pomyślały o tym no w pierwszej chwili. Pewnie jak, tak. Myślę, że mało osób o tym pomyślało, no bo kurde, jak się spotyka grupa lasek, no robiących laski, no to co?
To tak jak, super to tak jak się mówi o facetach, nie? Że się spotykają tak, i gadają o seksie. Wcale tego nie robią, no. To jest właśnie taki stereotyp. Tak. A my z kolei lubimy sobie porozmawiać, wymieniać się doświadczeniami, więc tych rozmów na pewno jest dużo i to jest bo my się inaczej wymieniamy doświadczeniami. No, dajemy sobie zajebiste rady, a nie jak faceci, o, ale bym ją przeleciała albo przeleciała. To i w ogóle to jest piękne, że to się pojawiło w sumie, nie? Że rozmowy z partnerkami. No, to super. No my dużo gadałyśmy, nie? O seksie na początku. Znaczy, nie to, że teraz nie teraz gadamy. Teraz to już nic. Mi zero. Się ani nie rozmów, to chodzi, ani akcji. Tylko chodzi mi o to, że teraz już znamy swoje... 6 lat. Mi się, no znamy swoje potrzeby. Chcesz? Nie, nie chcę. No, ja mi też się nie chciała, tylko tak zapytałam z grzeczności. Misiek. Nie o to chodzi. Chodzi mi o to, że już siebie znamy trochę. No a tak, jak ludzie się tak. nie znają, już no to nie trzeba super. O tym gadać, wiemy co robić. Tak, no to no dokładnie, bo tak naprawdę wiesz co robić. Wiesz co komuś sprawia przyjemność. Nie musisz go pytać. Mm. Ale na początku dużo o tym gadałyśmy. Co zrobić, a tutaj, a to, a ja wolę tak. No to super, no to ja uważam, że to jest taki must have w związku. To dla mnie jest w ogóle dziwne, jak ludzie nie gadają o tym. No wiesz, niektórzy nie wiedzą, że mogą o tym rozmawiać. I to jest ważne, że my teraz też o tym mówimy, że komunikacja przede wszystkim. Tak. To też naszym rodzicom powtarzałam. Tak. Twoim i mojej mamie. Komunikacja, komunikacja. Oni się w ogóle nie komunikują ze sobą. My ich uczymy tego. Tak. Żeby się komunikowali ze sobą, z nami, że to jest fajne. Tak, że na przykład nagle, nie wiem, tam powiedzmy, jesteśmy, odejdziemy od tematu, ale nie wiem, jesteśmy w Słupsku. Zjadłyśmy fajnie tak o mamie obiad. Porozmawiać w odcinku o seksie, nie? Zjadłyśmy obiad, a oni, no to jedziemy. Ale gdzie jedziemy? No jedziemy, jedziemy tam na cioci Julki. Ale jak to jedziemy do cioci? No tak, no jedziemy. No my już to ustaliliśmy, jesteśmy umówieni. Tak, z kim? To jakiś komunikat był wcześniej? Tak. Że my będziemy gdzieś wychodzić? Tak, więc to głównie z moich są śmieszki. Bo z kolei twoja mama bardzo dużo lubi się komunikować. Tak, tak, ona dużo mówi. O wszystkim. Wróćmy do naszego tematu. Skąd jeszcze dziewczyny wiedzą, jak to robić z innymi dziewczynami? No i padło tutaj nawet książki o seksuologii. Hmm. Ja na to nie wpadłam, żeby poszukać tego w książkach o seksuologii, bo nie, zawsze mi się wydawało, że seksuologia to bardzo tak medycznie podchodzi do tematu. No ale to ciekawe jest. Ale jestem, może to jest dobrze. To ciekawe jestem, jakby, wiesz, było tam opisane seks oralny. No, może kupmy taką książkę. To by było ja mam, sprawia przyjemność seksem oralnym? Czy jak to zrobić? Nie wiem. No bo jestem ciekawa, no zaczęłam się zastanawiać. No, mamy taką książkę, którą kupiłam w Atlancie, jak byłam. Ewa, czy możemy pokazać książkę? W ogóle uwielbiam tytuł tej książki. Taka encyklopedia od Pussy. Tak, więc to zamówiłaś w Atlancie, no? Zamówiłaś, kupiłaś. Kupiłam, tak. I wciąż jestem w trakcie czytania, ale to właśnie powstało od lasek dla lasek. Powstawało przez wiele, wiele lat i tu jest wszystko. Kompendium wiedzy. Kompendium wiedzy. Kompendium. Również z książek właśnie o seksuologii i napisane takim fajnym językiem. O, i w ogóle, potrzymaj mikrofon, żeby pokazywać. Oczywiście, kochani. A trzymaj tak, żebym mogła mówić. Tak. Ta grafika. To jest moje. This is mine. Naprawdę, są tu piękne grafiki od takiej też młodej artystki. Jakbyście gdzieś dorwały tą książkę, to polecam. Na pewno można w necie zamówić. A, właśnie. Odnośnie jeszcze książek, które uczą o seksie. Jest taka książka, która się nazywa... Mamy ją? Nie mamy i właśnie aha. Do tego zmierzam. Encyklopedia kobiecego seksu, przyjemności z kobiecego seksu. Jakoś tak się nazywa ta książka. I to jest dramat, bo jej nie ma. Można najlepiej kupić... pogadajcie z seniorkami. Seniorka Katarzynka nie ma tej książki. Ale mam wiedzę niebywałą. Ja nie potrzebuję już tej książki, bo ja bym tę książkę mogła napisać. Okej, okay, no może to jest jakiś kolejny etap naszej kariery. Najpierw YouTube, później pisanie książek. Będziesz miała swoją własną publikację. Ale tak, w ogóle ja chciałam zamówić tę książkę. To jest największy sekret. I ona w ogóle teraz chodzi w jakichś takich niebotycznych cenach. No może akurat ta, na którą ja trafiłam, nie jest niebotyczna, bo tam było 160 zł za tę książkę. Używaną? Używaną. Tak, używaną. Ale bardzo podejrzane są te aukcje, na których to się znajduje, bo na przykład jest osoba, która na Vinted nigdy ma tę książkę, sprzedawała i wszystkie inne książki można kupić normalnie, tam kup teraz, nie, i do paczkomatu i tak dalej, a tam jest napisane preferowany odbiór osobisty.
Dziwne. Tak, preferowany odbiór osobisty. Bo może tu jest jakiś jeszcze... Może to jest sposób na podryw. Sprzedaż właśnie doświadczeń. Kup książkę, a zdradzę ci tip. No dla mnie to jest mega creepy. Chciałam kupić tą książkę, później jak zaczęłam się wczytywać w szczegóły... Nie będę musiała po nią pojechać. I później mamy jeszcze na tym samym poziomie co książki o seksuologii, artykuły na temat seksu lesbijskiego. I ponoć to można znaleźć w internecie. Może jakieś fora. Jakieś fora, pewnie tak. Ale wiecie, najbardziej mnie rozwalił ostatni punkt i ostatnia odpowiedź, która była tylko jedna. No. Harlekiny. I ja jestem zaintrygowana. A chciałabyś jakieś harlekina przeczytać? Czytałabym harlekina. Kurde, kiedyś czytałam. Jakoś z którego mogłabym się nauczyć jakąś czegoś. Sagę. Pamiętam, że czytałam. No. Czytałaś? Tak. Taką lesbową sagę? Tak, tak, no. I bo fajne, ja... to, żeby tam jakieś były, wiesz, doświadczenia. No bo co ci da, że ty przeczytasz, że o, super nastrój, była naga, nie wiem, weszłam w nią, była mokra. No co ci to da? No ale jak masz wejść? Tak, no. To jest pytanie, to jest tip. Ale wiesz, co ja mam? I to jest straszne, że te książki, które my posiadamy już, no. I które traktują też o seksie lesbijskim, są dla mnie strasznie cringe'owe. Są napisane jakimś takim językiem. No takim, że nie posługujesz się takim językiem. Iść. I ja mam w ogóle taką moją wewnętrzną fantazję, że ja chciałabym czytać dobre książki, takie harlekiny lesbowe. Ja bym to chciała czytać. No może się tym zajmę. Ja będziesz pisać. No. Będziesz pisać, a ja będę czytać. No i będziemy to puszczać. Dobrze. Let's do this. To tyle, jeśli chodzi o wyniki naszego badania. Czy tobie, Miśka, przychodzi jeszcze do głowy jakieś inne źródło, z którego mogłabyś się dowiedzieć? Nie, ja uważam, że źródło, z którego ja bym teraz czerpała wiedzę, to takie osoby jak ja. Otwarta encyklopedia. Ale... Otwarta pussypedia. No internet. No internet, ale to nie jest tak, że... O, hej, internet. No ale coś tam zobaczysz. Wiesz, jakieś podstawy. Najważniejsze, żeby nie dać się zwieść takim... Każda laska jest inna. I tak z każdą co innego będzie, wiesz, dla niej będzie kręcące. I myślę, że tak możemy podsumować ten nasz dzisiejszy odcinek. Bardzo, bardzo zależna. Każdy jest inny i zawsze na pierwszym miejscu, nawet w tym zestawieniu powinna być komunikacja. Tak. I badanie potrzeb i takie patrzenie, czy tej osobie się to podoba. No i dajcie nam znać, czy macie jakieś inne źródła, z których wyczerpiecie taką wiedzę. Może jest coś, czego nie wzięliśmy. A, zadzwońcie dzwoneczkiem. Dzwonek subskrypcja. Jest... Tu są lajki, są subskrypcje, czy jakoś tak. Idź już. Nara. No pa. Pa. Szarlo, pa.